właśnie skończyło się to ponad dwugodzinne posiedzenie, które było bardzo emocjonujące, ale chyba skończyło się całkiem dobrze. Tak, generalnie tak. Ja jestem troszeczkę może nieprzygotowana do tempa prac legislacyjnych i starałam się jakby z wyczuciem na to wszystko patrzeć. No to, co mnie trochę poraża, to to, że prawem na temat pacjentów będą, o prawie na temat pacjentów będą decydować ludzie, którzy naprawdę mają na ten temat bardzo mizerne pojęcie. To mnie trochę przeraża. Z drugiej strony rozumiem ich obiekcje, tak? Bo każdy też by zapytał o takie rzeczy. Ja uważam, że nasza ustawa jest dobrze skonstruowana, tylko trzeba móc ją zrozumieć, trzeba chcieć ją zrozumieć, a żeby chcieć ją zrozumieć i móc ją zrozumieć, to trzeba troszeczkę się w tym temacie zaznajomić, bo tam padało dużo słów na temat nadziei, tak, nie odbierania nadziei. Wszyscy w sumie co do istoty rzeczy byli zgodni. Natomiast no, ta zgodność była trochę inna w wykonaniu na przykład ministra Pinkasa i ministra, byłego ministra Rukowicza. Mam wrażenie, że minister Pinkas jest świetnym dyplomatą, bez wątpienia, bo mówił dużo w bardzo miły sposób i bardzo na okrągło, ale tak naprawdę jest przeciwny tym regulacjom i tak naprawdę mam wrażenie, że nie zależy mu na dobru pacjenta. Gdyby się politycy, którzy siedzą w tej komisji, pochylili nad losem poszczególnych ludzi, żeby był czas o tym, żeby o tym powiedzieć zwyczajnie, przedstawić historię Maxa, przedstawić historię Krzysia, historię Oli, historię Romka i wielu, wielu innych pacjentów, myślę, że troszeczkę inne mieliby na to wszystko patrzenie i postrzeganie tej sytuacji. Szanując prawo, wiem, że muszą pewne procedury zaistnieć, ale z drugiej strony, szanując życie, wiem, że one muszą być szybko zrealizowane, bo ludzie, czy to się komuś podoba, czy nie, i tak się leczą po prostu. I tak długo, dopóki będą wymyślane kolejne kaskady tak naprawdę problemów, to nie zbliża nas to do rozwiązania, natomiast powoduje to, że czarny rynek kwitnie, ludzie w poszukiwaniu nadziei tracą pieniądze, tracą zdrowie, tracą życie, a tak nie może być. Więc jestem optymistką mimo wszystko i no, komuś trzeba wierzyć, tak? Więc ja wierzę, że te 5 tygodni będą faktycznie 5 tygodniami. No, Leroy tego dopilnuje. My też to mocno wierzymy i na koniec jeszcze chciałam zadać tylko jedno pytanie, ponieważ bardzo wiele pytań dzisiaj pojawiało się w związku z tym, że uprawa konopi indyjskich miała być prowadzona przez pacjentów w domu. I czy nie lepszym może rozwiązaniem, przynajmniej na początek, bo to jednak wiąże się z bardzo dużym ryzykiem, tak jak padło w wielu komentarzach dzisiaj dotyczących treści. Czy nie lepszym rozwiązaniem na początek byłoby jednak powierzenie na przykład upraw jednostkom, czy wojewódzkim, czy nawet mniejszym, które to lekarze odpowiednio przeszkoleni, certyfikowani, którzy mieliby odpowiednią dawkę wiedzy, bo wielu lekarzy po prostu tej wiedzy nie ma jeszcze. Czy nie byłoby na początek lepiej robić to w taki sposób, żeby ta... Nasz projekt nie wyklucza tego, wręcz przeciwnie. Dosyć naiwnym jest myślenie, że każdy pacjent będzie chciał uprawiać marihuanę. Ja jestem opiekunem pacjenta i zaręczam, że ja tego nie będę robić, bo mi nawet kaktusy potrafią umrzeć. Co niby jest proste, ale nie zawsze. Więc ja nie mam w ogóle takiego imperatywu, żeby uprawiać marihuanę, a na pewno będę korzystać z tego długie lata. Natomiast to jest rozwiązanie dla ludzi, którzy chcą mieć dostęp do swojej rośliny, chcą mieć pewność, że nikt tam niczego nie podlał, jakiegoś pestycydu czy innej chemii. Poza tym, no umówmy się, to jest tanie rozwiązanie. Wszystkie kraje, które miały tylko i wyłącznie scentralizowane uprawy na użytek medyczny, tak naprawdę dzisiaj udostępniły możliwość uprawy przez pacjentów. Dlaczego? Dlatego, że pomimo tego, że była apteka i pomimo tego, że były uprawy rządowe, czy jakkolwiek je nazwiemy, ale scentralizowane, te uprawy kosztowały. To były często, bardzo często pieniądze, których pacjenci nie byli w stanie wyłożyć. W związku z tym i tak robili coś nielegalnie. Więc żeby przeciwdziałać patologii, która jest w świetle prawa, można powiedzieć, no bo z jednej strony mamy prawo do używania marihuany, a z drugiej strony każe nam się kupować. Więc co robi pacjent? Chce ją mieć, ale nie może kupić, więc ją i tak nielegalnie uprawia. Więc jakby większość państw jakby zalegalizowało to właśnie w tym kontekście. I ja myślę, że te wątpliwości, które mieli tutaj posłowie dzisiaj, wynikają po prostu z braku jakby szerszej perspektywy i postrzegania tej sprawy. Ale mamy 5 tygodni, będziemy nad nimi pracować. Ja jestem gotowa z każdym porozmawiać, przedstawić mu argumenty za i przeciw. I myślę sobie też, że na sali było większość lekarzy.
język, jakim był przedstawiany ten projekt, był językiem typowo prawniczym. I szczerze mówiąc, to nie jest język łatwy dla nieprawnika. I myślę sobie, że ten poziom jakby niezrozumienia proporcjonalnie wzrastał do używanego języka. Jeżeli zaczniemy rozmawiać językiem potocznym, językiem pacjenta, językiem zrozumiałym dla każdego, to myślę, że te osoby będą przekonane, bo tutaj naprawdę nie ma kontrowersji, ale rodzi się ona w momencie niezrozumienia tematu. Dziękujemy bardzo za rozmowę i czekamy z niecierpliwością na to, co stanie się za 5 tygodni, a wierzymy, że będzie dobrze. Dziękujemy bardzo. Ja też tak. Życzę sobie tego i wszystkim pacjentom. Dziękuję. Dziękujemy.